Halo, no cześć moi drodzy. Pamiętacie, robiłem taki materiał jakiś czas temu odnośnie revampu świata, że ten revamp i odnowienie świata Azeroth będzie wyglądać nieco inaczej, że nie będą to nowe questy tak jak w Kataklizmie, tylko prawdopodobnie będzie to bardziej wizualne gdzieś tam odnowienie i bazowałem to na tym, co jest zrobione w Arathi Heightlands w związku z nadchodzącymi Warfrontami. Jeśli Was w ogóle interesuje Warfronts i ta cała opcja, chcecie zobaczyć pełną bitwę, jak ona wygląda, to w prawym górnym rogu też Wam linknę właśnie całą bitwę, którą zrobiłem na streamie. Swoją drogą wpadajcie na streamy, a ten film możecie ocenić łapką w górę, jeżeli Wam się podoba, jeśli nie, to łapka w dół. Natomiast dziś chciałem pokazać Wam, jak będzie wyglądał content po wbiciu 120 poziomu, ponieważ tutaj właśnie taką postać mam. No i jak zmienia się właśnie świat na 120 poziomie, ponieważ Arathi Heightlands dostaje kompletny revamp i zobaczcie, jak on będzie wyglądał właśnie czy też bardziej na 120 poziomie w Battle for Azeroth. Po pierwsze, gdy trafimy do portu w Boralus, możemy zobaczyć, że jest tutaj naprawdę bardzo dużo alianckich rycerzy. Mamy tu jakichś kapitanów i tak dalej, więc zebrane wojska, gotowe właśnie, by wyruszyć na kampanię wojenną. No i tutaj oczywiście mamy też różnego rodzaju questy i możemy właśnie wziąć jeden z pierwszych questów, który wyśle nas do zmienionego Arathi Heightlands. Gdy zerkniemy sobie na mapę, możemy zobaczyć, że znajduje się tu taki aliancki znaczek. Jak na niego najada, niestety pokazuje się jakiś Lua Error, czyli nie jest to jeszcze jakby zaimplementowane. Natomiast to będzie wskaźnik, bardzo podobnie jak było to w przypadku Mage Towera, że dawaliśmy jakieś swoje, wiecie, resursy, a następnie procentowo zwiększało się na wszystkich serwerach, czy też na naszym serwerze jakby budowa danego budynku i tutaj dokładnie to samo jest zaimplementowane. Natomiast będziemy mogli oddawać różne rzeczy, będziemy mogli oddawać gold, jakieś tam crafting rzeczy z naszych profesji, różnego rodzaju resursy, tak jak było to wcześniej, tak zwane war resources, no i tutaj będzie pojawiać się nam procent. Niestety to na razie jeszcze tutaj nie do końca działa. Jedną z rzeczy, którą zauważyłem podczas lecenia w stronę Arathi Heightlands, które jest odnowione, jest to, że niebo zostało zmienione w Wetlands. I szczerze mówiąc, nie zwróciłem uwagi, czy w innych krainach też to zostało zmienione, więc wiecie co? Zróbmy mały test. Jak sami dobrze wiecie, niebo w World of Warcraft, zwłaszcza w tych starszych krainach, wygląda po prostu przeokropnie. Jeżeli pójdziemy sobie do Elwynn Forest, możemy zobaczyć, że rzeczywiście te efekty pogodowe jakby się tam zmieniają, jakby pojawiają się te chmury, jest jakieś tam coś się rusza, ale to wszystko jest tak rozpikselizowane, że po prostu szok. Gdy odleciałem kawałek, zobaczcie, że to już zniknęło. Okej, niebo niestety wygląda dokładnie tak samo. Czyli... Jeszcze Blizzard nie dorósł do decyzji, żeby zmienić w końcu te strasznie wyglądające niebo. Powiem wam, jakby 50% efektu całej krainy to są przede wszystkim drzewa oraz niebo. Jak Blizzard to zmieni, ta gra kompletnie będzie już... No dobra, moi drodzy, znajdujemy się na Thundle Span, czytaj właśnie przejściu między Wetlands a Arathi Heightlands. I czy rzeczywiście zostało to odnowione? No, na 120 poziomie, gdy teraz obrócę kamerę, to zobaczcie, że... Tak, mamy revamp tej całej krainy. Jeżeli chodzi o tą krainę, no to na niższych levelach nie sądzę, żeby było to dostępne. W każdym razie możemy zobaczyć właśnie zupdate'owane drzewa, no i cała kraina została właśnie zmieniona na tą warfrontową wersję. I również pojawia się tutaj Zidormi, aby pokazać nam właśnie, jak Arathi Heightlands wyglądało właśnie przed tymi zmianami. Czyli jeżeli chcemy dokończyć sobie jakieś questy i tego typu rzeczy, to będziemy mogli to zrobić nadal, ponieważ teraz, gdy sobie zerkniemy tutaj dookoła, to... Pojawiają się różnego rodzaju questy, ale zaraz Wam oczywiście pokażę. Mamy tutaj 120 poziom, jeżeli chodzi o mobki, więc będą tu różnego rodzaju questy. No i tak jak już mówiłem w moim filmie o Warfrontach, to kontrolę nad tą krainą będą przejmować raz Alliance, raz Horda, więc tutaj będą pojawiać się również questy, które będą dawać różnego rodzaju fajne rzeczy, ale na przykład mamy tutaj, zobaczcie, jakiegoś rare mobka i to wydaje mi się, że jest to jakiś world boss. Wiecie co? YOLO! Spróbujmy! Wiedziałem, że będę tego żałował i to bardzo mocno. Na mapie możemy zobaczyć, że pojawiają się world questy. Mamy tutaj Doomhowl. Blizzard powiedział, że ta frakcja, która kontroluje w tym momencie właśnie tą krainę, będzie posiadać właśnie world questy, to jest raz, a dwa, że będą dostępy do world bossów. I world bossem dla Alliance jest właśnie Doomhowl, natomiast po drugiej stronie znajduje się nieco inny mobek. Jeszcze jak sobie tutaj przelecimy, zobaczcie, jak wygląda Refuge Point, czyli to miejsce, gdzie kiedyś robiliśmy sobie questy. No proszę bardzo, czytaj. World Quest właśnie nam tu się aktywował i możemy zobaczyć, jak wygląda Doomhowl, czytaj, ta maszyna bojowa,
napędzana właśnie tym całym azeritem i z niego oczywiście będą dropić jakieś przedmioty. Możemy zobaczyć sobie, że mamy też bardzo dużo tych worldbossów. Tyzain, Arak i tak dalej. Natomiast nas interesuje Doomhaul i zobaczcie, że stąd leci 355 item levela. To jest całkiem dużo, bo jeżeli zerkniemy sobie na jakiekolwiek na przykład rajdy na heroiku, to mamy 370, z normala mamy 355+, czyli dostajemy w sumie normalnej jakości raid gear. Akurat dla mnie tutaj byłaby klata oraz właśnie taki hełmik, również są trinkety dwa, no i pewnie jest jeszcze całkiem sporo tego gearu, który trzeba byłoby sobie tutaj zerknąć dookoła, ale jak zobaczycie shoulderki różnego rodzaju. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie, więc na pewno na samym początku dodatku to będzie mega spoko, żeby sobie zrobić tego world bossa raz czy dwa razy, tak by zdobyć sobie ten właśnie gear początkowy. Dookoła zobaczcie, że cały czas są jeszcze ci właśnie te rarki takie, no ale przede wszystkim jeżeli chodzi o warfronty, to tutaj możemy znaleźć tą część, która będzie grywalna. Tutaj rozpoczyna Horda, po drugiej stronie w Stormguard rozpoczyna Alliance, no i tutaj właśnie toczy się cała bitwa dookoła, zresztą tak jak już wam mówiłem, możecie sobie zerknąć, jak to wygląda właśnie w tamtym miejscu. Natomiast faktem jest to, że ta kraina została kompletnie zrewampowana. To jest troszkę dziwne, w sumie z jednej strony, ponieważ, no tak jak mówiłem, jedną z moich takich największych, boże nie, że obaw, tylko takich to było to, że ta kraina wygląda bardzo ładnie, jest odnowiona, ma nową szatę graficzną, z kolei każda kraina, która jest zaraz gdzieś tutaj obok, wygląda po prostu tragicznie z tymi starymi drzewami i tego typu rzeczy. Stąd też myślę, że Blizzard powinien troszkę tutaj pobawić się z innymi krainami. Oddajmy sobie questa, który właśnie zaprasza nas tutaj do tej krainy. No i teraz zobaczmy, mamy tu jakieś parę questów. Tu w tych miejscach będą powstawać budynki, jak możecie sami teraz zauważyć, że mamy właśnie dużo miejsca, ale będą powstawać budynki, które będziemy używać w naszych warfrontach. No i samo miejsce wygląda naprawdę bardzo ładnie. Wziąłem teraz jakiegoś questa, niestety widzę, że raz jeszcze pojawił się taki glitch bug, który sprawia, że nie jestem w stanie, znaczy może nie, że wykonać questów, tylko że nie dodałem się one do quest trackera. Więc nie mogę wykonać tych questów, zresztą nie przeczytałem tak naprawdę, co mam w tym questie zrobić. Nic nie działa, żadne reload i tak dalej. Ale zobaczcie, że możemy wrócić sobie do Boralus Harbor. Czyli teoretycznie powinien być jakiś tutaj, tak mi się wydaje, portal do tego miejsca. Zaraz zresztą to sobie jeszcze sprawdzimy. No ale przelećmy sobie jeszcze w tą część, która na Warfroncie nie jest dostępna. Czytaj właśnie tutaj bardziej tam wschodnia część, gdzie mamy między innymi Hammerfall i tak dalej, i tak dalej. Bo tutaj parę zmian się ciekawych pojawiło, jeśli chodzi o tą całą krainę. Tutaj wydaje mi się, że było takie jeziorko, które chyba wyschło, tak mi się przynajmniej wydaje. No i tutaj też będą odbywać się różnego rodzaju questy. Zresztą zobaczcie, że niektóre z tych farm zostały kompletnie odbudowane, ponieważ to był teren przejęty przez Alliance, więc najwyraźniej zobaczcie, że tutaj akurat normalnie można. O Jezu, coś mnie teraz zaatakowało. Ale teraz w tym momencie zostało to przejęte przez Hordę. Horda przejęła właśnie tutaj nasze ten, nasze pola, kurwa moje pole. Mam tu również rare mobka, więc zobaczcie, że jest całkiem sporo tych rare mobków i pewnie będzie całkiem sporo aktywności na 120 poziomie. Można powiedzieć, że będzie to taka kraina na 120 poziom. Nie wiem, ile kampanii, ile tutaj rzeczy będą się odbywać, ale na pewno będzie to miejsce, gdzie na 120 poziomie będziemy mogli odwiedzić sobie i porobić jakieś questy, pozdobywać azerit, ponieważ tego azeritu będzie całkiem sporo tutaj leciało. Z tego co widziałem, to za oddanie na przykład questa, aby właśnie przyłożyć się do tego war effort, aby przejąć tą całą krainę, no to właśnie trzeba będzie oddawać na przykład ten gold i to wszystko to, co mówiłem na samym początku, i to będzie dawać dosyć sporo azeritu, bo około 750 to jest całkiem sporo. Zobaczcie kolejny tej mobek. No i przede wszystkim zostało to zmienione tutaj dosyć mocno, że teraz tutaj dookoła znajduje się taka fosa. Wcześniej tego nie było, ale kraina wygląda naprawdę mega ładnie. Więc co sądzicie o wyglądzie tej krainy i o takim rewampie, i czy chcielibyście zobaczyć więcej takich rzeczy? To jak najbardziej zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście napiszcie na dole w komentarzach, co sądzicie. Moim zdaniem Blizzard powinien troszkę bardziej się pobawić i myślę, że jest to jeden z takich podejść Blizzarda, jak oni mają to w zwyczaju, czytaj, że wprowadzają coś albo tak jakąś taką małą kapkę, sprawdzają reakcję i następnie, jeżeli będzie pozytywna, to będą to kontynuować. No nic, moi drodzy, tu macie dwa kolejne filmy oraz kanały do mojej subskrypcji, czyli zwykły kanał, kanał live, więc jak chcecie, to subskrybujcie. Przepraszam, nie jak chcecie, tylko jak chcecie więcej rzeczy, to subskrybujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa, pa. No i cześć.